druga rzecz, taka trochę bulwersująca w Zalesiu Górnym, to jest boisko oczywiście. Pogdybajmy sobie, gdyby było tak, że gmina już jest właścicielem tego terenu, czy ma jakieś plany i sposób finansowania nas interesuje? Jeżeli chodzi o plany, to pamiętajmy, że my staramy się konsultować to właśnie ze społecznościami lokalnymi. Oczywiście pierwszym, co się nasuwa, to jest po prostu uzupełnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. To jest boisko, które praktycznie niedługo będzie nadawało się do remontu. To jest otoczenie tego boiska, które trzeba by doprowadzić do stanu takiego, jak mieszkańcy, do takich standardów, jakich teraz oczekują. To jest uzupełnienie, nie wiem, infrastruktury boiska na przykład, o jakieś zaplecze, szatnie, toalety i tak dalej. To jest to minimum, które powinno być, ale oczywiście jeżeli będziemy już mieli tą możliwość, to będziemy głównie pytali mieszkańców, Radę Sołecką, społeczność Zalesia, czego oczekuje od tego miejsca. Sporo dowiadujemy się w ramach naszych konsultacji, które prowadzimy przy innych tematach. I myślę, że tutaj sporo pomysłów jest już wśród mieszkańców, więc nie boję się o to, że tych pomysłów zabraknie. Mamy w wielu miejscach ten problem, że chcemy coś zrobić, a nie mamy własności. Przepisy się też zmieniają. Teraz już po prostu kiedyś była możliwość zrobienia czegoś nawet na terenie, na którym była gmina użytkownikiem. Teraz takiej możliwości już nie ma, co czasami trudno mieszkańcom wytłumaczyć. W takich wypadkach możemy tylko prosić o cierpliwość i staramy się jak najszybciej uregulować sprawę własności, tak żeby mieć możliwość remontu infrastruktury. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, jest wiele ścieżek, tak? Budżet gminy to jest system naczyń połączonych i nie znaczy, że na to musimy znaleźć środki zewnętrzne. Szukamy środków zewnętrznych na inne cele, wtedy możemy własne środki przeznaczyć na to, co jest na przykład na te inwestycje, które mają mniej źródeł zewnętrznych finansowania. Póki co sytuacja finansowa gminy jest w miarę stabilna. Zwracam uwagę i ostrzegam oczywiście, bo patrzę zazwyczaj w dosyć realistycznie w przyszłość. Jedyna obawa, jaką mam, to taka, że przy różnego rodzaju reformach, które mogą mieć miejsce na szczeblu centralnym, na przykład związanych z opodatkowaniem, wysokością podatków PIT i w innych dziedzinach, może się to przełożyć w sposób niekontrolowany na nasz budżet. Obawiam się, że jak ktoś z punktu widzenia centralnego, jakby z punktu widzenia z poziomu rządu planuje jakieś działanie, niekoniecznie wie w 100% jak to się odbije na naszym budżecie. My też do końca tego nie wiemy, możemy tylko szacować. Na przykład jak wpłynie zwolnienie danej grupy, czy zmiana opodatkowania w przypadku podatku PIT wpłynie na nasz budżet. A przypominam, że to jest poważne źródło finansowania w gminie Piaseczno. Wahnięcia na tym źródle finansowania może być dla nas po prostu niebezpieczne i mam nadzieję, że te rzeczy będą konsultowane w ogóle z samorządami, bo dla nas najważniejsza jest stabilność finansowania. Jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, możemy je pożyczać, możemy współpracować z kapitałem prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, możemy szukać środków zewnętrznych, ale wtedy też trzeba mieć wkład własny. W perspektywie lat najważniejsze jest stabilność tych finansów po prostu i tutaj jakieś szybkie zmiany, takie ad hoc, które są projektowane jakąś bieżącą sytuacją, na przykład jeżeli chodzi o podatki czy nasze dochody, jest po prostu, wiąże się dla nas z jakimś tam ryzykiem.